Witamy na konferencji prasowej po meczu 31. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Dziś na Suzuki Arena Korona Kielce pokonała Górnika Polkowice 2-1. Jest z nami trener gości, pan Szymon Szydełko. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Przyjechaliśmy tutaj, robiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby tutaj zwyciężyć. W pierwszej połowie zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze i uważam, że tutaj można powiedzieć, że pomimo tego, że przeciwnik posiadał piłkę, to my kontrolowaliśmy sobie tutaj swoje poczynania, realizowaliśmy plan i mieliśmy do przerwy 1-0. Wiedzieliśmy, że zespół Korony ruszy po przerwie, byliśmy na to przygotowani, a wyszliśmy tak, jakby nam ktoś założył plecaki z kamieniami i te pierwsze 5 minut, 6 minut drugiej połowy pokazało to, że, no, że po prostu pomimo to, że mówiliśmy sobie inaczej w szatni, inaczej zareagowaliśmy na to na boisku. Przeciwnik dążył do zdobycia bramki, zaczął nas spychać coraz głębiej, graliśmy bardzo nerwowo, nikt nie potrafił wziąć gryp na siebie, przytrzymać piłki i stąd się wzięło to, że wreszcie Korona no, zepchnęła nas dwa razy z rzutem wolnym i straciliśmy z tego bramkę. No nie da się też ukryć, że grając w Kielcach nie da się wygrać meczu, jeżeli w taki sposób traci się zawodnika na boisku. No, uważam, że druga żółta kartka powinna być bardzo rażąca, jeżeli się daje w taki sposób, a w taki sposób, jaki od nas zawodnik spadł z boiska, to, no, to można powiedzieć, że no, to był wyrok śmierci dla nas i tak trzymaliśmy się dzielnie do 93 minuty. Może byśmy wywieźli ten punkt, ale on nas wcale tak naprawdę nie satysfakcjonował tutaj, bo każdy zna naszą sytuację w tabeli. Dużo było tych łokci. Uważam, że jak chcielibyśmy być tutaj obiektywni, to w drużynie gospodarzy też powinno być parę czerwonych kartek, może jeszcze więcej żółtych za uderzenie łokciem, a gra była puszczana. Mój zawodnik schodzi z boiska w 55 minucie i, no i to jest dla nas był, no, tak jak już powiedziałem, wyrok śmierci i ten mecz się niestety nie skończył tak, jakbyśmy tego chcieli. No i tyle. No chyba mi się wydaje, że w inny sposób tego nie mogę opisać. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? W pierwszej połowie wasza taktyka gry polegała na tym, żeby faktycznie zneutralizować środek gry Korony Kielce, no bo to faktycznie się udało. Korona Kielce nie miała środka w pierwszej połowie. No, chcieliśmy dać przede wszystkim środkowym obrońcom rozgrywać. Wiedzieliśmy, że tutaj bardzo niebezpieczny jest ten środek pola i musimy się bardzo tutaj na to przygotować, żeby te piłki nam przez środek nie przechodziły. Także można powiedzieć, że po części, tak jak pan mówi, był to jakiś tam jeden element planu. Dziękuję. Dziękuję. Za chwilę druga część konferencji. Gościem drugiej części konferencji jest oczywiście trener Leszek Ojrzyński. Trenerze, poproszę o komentarz do dzisiejszego zwycięstwa. Dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje dla chłopaków za grę w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie ta gra kompletnie nam się nie układała i poruszaliśmy się jak muchy w smole i jeszcze to było bez gdzieś tam, bez tego, co zakładaliśmy sobie i jakoś wytrwaliśmy. Ze stratą jednej bramki po rzucie wolnym, chociaż na kontry się nadziewaliśmy, bo też patrzyliśmy na piłkę, nie na przeciwnika, żeby się lepiej ustawić i pewne rzeczy skorygowaliśmy. Zmiana Błanika po powrocie, po chorobie dała nam wiarę, dała nam sytuację, dała nam stałe fragmenty gry. Do tego inni przyspieszyli i gra zaczęła się zazębiać i potem jeszcze też myślę, że ta czerwona kartka u przeciwników też nam pomogła, bo musieli się gdzieś tam trzymać bliżej swojego pola karnego. My nie panikowaliśmy, chociaż mieliśmy sytuację i też stałe fragmenty, bo te stałe fragmenty są bardzo groźne w wykonaniu Polkowic i też się gdzieś tam gotowało przed naszym polem karnym czy bramkowym. No ale zmiany dały nam bramki po raz kolejny, tak jak z wami tu w większości rozmawialiśmy o ostatnich meczach, to tak właśnie było i było tym razem, bo to ma być też siłą naszej drużyny i jeszcze raz gratulacje dla chłopaków, dopisujemy 3 punkty i mam nadzieję, że nikt nie będzie chorował, a całe szczęście, że mamy jeszcze troszeczkę dni do kolejnego meczu i tu szybko musimy się zregenerować i walczymy dalej. Dziękuję. Ja tylko ze swojej strony poproszę o niezbyt wiele pytań, bo trener ma zdarte gardło. Jeśli mogę, dzień dobry. Gratuluję trenerze zwycięstwa, natomiast mówił trener przed meczem, że będzie to
niesamowicie trudne spotkanie. Takie było, ale chyba też nie zagrała pana korona tak, jak powinna zagrać, jak pan sobie życzył, szczególnie w tej pierwszej połowie. No, tak jak powiedziałem, mówiliśmy sobie przed meczem, dwa dni przed meczem, że będziemy mieli zawodnika przeciwników na plecach, to oni krótko, agresywnie grają, bardzo dobrze są przygotowani motorycznie w tym sezonie, no może w tym, że tak powiem, w tym roku, bo tak jak tu mówiliśmy sobie na konferencji, że 8 ostatnich meczy, 1 przegrali, tak naprawdę jakbyśmy punkty zebrali, to oni są na 5. miejscu w pierwszej lidze. I to jest drużyna, która punktuje bardzo dobrze, nie oddaje pola przeciwnikowi, plus te stałe fragmenty, jedne z lepszych w naszej lidze, powoduje to, że te punkty gdzieś zdobywali i ciężkim są przeciwnikiem. I tym bardziej, jak się nam gra nie układała, czy mecz też wyczuli to i byli jeszcze bardziej agresywniejsi, mieli plan na ten mecz, a my musieliśmy dotrwać do przerwy i tam skorygować pewne rzeczy i całe szczęście, że czasu nam starczyło, bo wiemy, że czasami nerwowo się gdzieś gra, jak przeciwnik się broni, ten czas ucieka, te sytuacje gdzieś tam mieliśmy, mogliśmy wcześniej coś uderzyć, ale całe szczęście, że właśnie Szpakowski znalazł drogę do bramki i ta bramka zdecydowała, że wygraliśmy. Kolejny mecz, który kończycie w doliczonym czasie gry golem. Zaczynacie być specjalistami od tych horrorów w końcówkach? Nie wiem, jak to dalej będzie, ale tak historia pokazuje, że dużo gdzieś takich meczy gdzieś tam przepychaliśmy. Kibice, żeby nie wychodzili, czekali do końca, bo walczymy zawsze do ostatniego gwizdka. Czasami się udaje, no z Arką się nie udało. Też cisnęliśmy gdzieś tam i mogliśmy inaczej tą końcówkę rozegrać, no ale nie zawsze w każdym meczu to się uda i całe szczęście, że dziś się udało i zobaczymy, co będzie w następnych meczach. Za kartki bodajże, z tego co pamiętam, Jacek nam wypada, czy dojdzie jeszcze ktoś, bo nie mieliśmy dzisiaj w pełni dysponowanych zawodników, ale dalej jest ekipa, że tak powiem, szeroka kadra i tutaj będziemy gdzieś tam się zastanawiać od poniedziałku, jak ten następny mecz rozegrać. Dziękuję. Gratulacje, trenerze. Ja też mam z Artegardu, to możemy sobie podać ręce. Te zmiany rzeczywiście świetne. Zarandia chyba w pierwszy raz tak naprawdę tak w pełni pokazał, co potrafi, bo to jego asysta, jego bramka tak naprawdę w tej 93 minucie. Ale ja bym wrócił do pierwszej połowy, bo ten środek pola chyba jednak nie funkcjonował tak, jak to miało wyglądać na papierze. No i dopiero te zmiany tak naprawdę zrobiły robotę. No i to jest przewrotne w piłce. W pierwszej połowie mieliśmy 3 w środku pola, a gra się nam w ogóle nie układała. W drugiej połowie 2, ale inaczej poukładaliśmy pewne rzeczy od tyłu i w pierwszej linii i widzieliśmy tego efekty. I czasami nie ilość decyduje, ale też trzymanie się pewnych rzeczy czy planu. I tak to wyglądało. Jeśli chodzi o Zarandię, to przypomnijcie sobie mecz z Podbeskidziem. To Zarandia dostał piłkę od Oziego. Sławnego Oziego i ściągnął na siebie 2, a potem 3 zawodnik zagrał do Danka i Danek wrzucił i oczyścił tak naprawdę nam przed pole tym ruchem, tym prowadzeniem piłki. To ja widzę tam też jego gdzieś tam udział przy tej bramce, no ale tak bezpośrednio jeszcze nie miał. Raz tu zmiana mu gdzieś tam nie wyszła. Dzisiaj trochę tego czasu było więcej, zresztą też już dłużej pracuję i liczę na niego, że będzie jeszcze lepiej wyglądał. Wszystko od niego zależy, bo teraz ma trening, bo to nie jest tak, że już swoje zrobił i tańczy, tylko jeszcze ma trening wyrównawczy, bo mało minut zagrał i musi dążyć do tej formy, którą miał przed kontuzją. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia.